Modlitwa o koniec wojny. apokalipso siedmiokrotna mechanizmie spraw ostatecznych, abracadabro krwawy, głodna rzeczy, lub Ty, co ją zastępujesz po trochu, jakiś stary, bardzo stary panie. Spraw, gdzie wreszcie wytęskniony pokój nastanie. Wytrąć już wreszcie, dobry Boże. Komukolwiek z rąk modelcze noże. Cóż to dla ciebie? W ręce piorunowe klaśniesz, okręcisz się trzy razy w obłoku, no i już, właśnie pokój. A w tym pokoju daj nam, dobry panie, obrazek z bohaterem na ścianie, i chorągiewki kolorowe, i radiową mowę, i piwo po obiedzie, i na śniadanie mleczko. A pod oknem w tym pokoju orzechowe biureczko, a w nim szufladkę, gdzie by leżał kapitał Marksa i czysty kołnierzyk. Daj nam, panie, sanacyjną posadkę i kolorowych na paradzie żołnierzy, jeśli to nie za wiele, zesi na nasze głowy zmęczone, jak deszcz niebieskich róż, święte nieruchome niedziele. Noce długie, dni krótkie i gazety co rano cieplutkie. Gdzieby nowi wieszcze narodowi zrozumiałe pisali poematy na patriotyczne tematy. Gdzieby wyraziciele woli społeczeństwa piętnowali czyjekolwiek bezeceństwa lub żądali niezaśmiecania ulic lub orderu dla cechu elektrotechników, monterów. I jeszcze tylko, podaruj nam, panie, w długie zimowe wieczory Wycinki z gazet skrzętnie poskładane I wspominanie, wspominanie, I szloch serdeczny w noce niedospane, I sen lekki, a nad ranem świeże pocerowane skarpetki.